Dobry wieczór. W Kinie Kultura. Pokaz zorganizowany przez Stowarzyszenie Filmowców Polskich. I to jest czwarty wieczór z twórczością Jerzego Skolimowskiego. Bardzo serdecznie witam Ewę Piaskowską i Jerzego Skolimowskiego. Zamykamy ten przegląd w naturalny sposób najnowszym filmem, waszym najnowszym filmem, bo w tym wypadku ta twórczość w wypadku filmu IO była rzeczywiście takim duetem Ewy Piaskowskiej i Jerzego Skolimowskiego. Filmem, który najpierw prezentowany na festiwalu w Cannes, tam miał swoją światową premierę, otrzymał nagrodę specjalną jury. Potem była nominacja do Oscara. Wszyscy kibicowaliśmy i bardzo się cieszyliśmy, że widzieliśmy was w Kodak Theatre. I że nominacja do filmu IO tam była oklaskiwana i doceniona. Oraz kilka orłów nagród Polskiej Akademii Filmowej, w tym dla najlepszego filmu, za najlepszą reżyserię, ale także nagrody i za najlepszy dźwięk, za muzykę dla Pawła Mekietyna, za zdjęcia do Dymka. Ale Michał, tak, Michała Dymka, Agnieszka Glińska za montaż. No więc rzeczywiście film, który można powiedzieć, że wszyscy już o nim słyszeli, więc tym bardziej cieszymy się, że sala jest praktycznie wypełniona, prawda? I że chcą Państwo posłuchać, nawet jeśli już są tacy, którzy ten film widzieli, chcą posłuchać, jak ten film powstawał. Ale ja nie od tego chciałabym zacząć, bo chciałabym zacząć od Waszych refleksji. Objechaliście z tym filmem całe Stany Zjednoczone, bo przed Oscarową nocą była bardzo intensywna promocja filmu IO. I ciekawa jestem, co zapamiętaliście z tych podróży? Jak ten film był tam przyjmowany? Czy było coś, co was zaskoczyło w recepcji tego dzieła? Ja mogę powiedzieć, że Jerzy ma od tej pory już ksywkę Legendary Genius, bo tak go nazwała wspaniała pani dziennikarka z New York Timesa. No i to chyba było dosyć niezwykłe, nie? Legendary genius. Ale my mamy świadomość, że spotykamy się z legendarnym geniuszem. To co do tego nie ma wątpliwości. Trochę śmieli z tego, ale no było to szalenie miłe. I rzeczywiście no przede wszystkim zaskakujące były chyba recenzje tego filmu w Stanach. Szczególnie, bo to nie jest taki film, który byśmy mogli przypuszczać, że się w Ameryce akurat będzie podobał szalenie. A recenzje były wstrząsająco dobre i to tak właściwie wszystkie, nie? Cała prasa była zupełnie genialna. I to chyba też polega na tym, że pokazywany był we właściwych kinach, zapowiedziany właściwie, nie? Czyli cała promocja była przygotowana bardzo dobrze, tak? A co to znaczy we właściwych kinach? No są takie kina, jak to kino, prawda? Które ma jakąś reputację, które cieszy się tym, że pokazuje kina. Jakieś ma też swoją publiczność określoną. Dokładnie, dokładnie. Więc te pokazy IO zawsze się odbywały w takich miejscach. Pamiętam dwa takie w Nowym Jorku. Pamiętam to wspaniałe w San Francisco. No i w Aero w Santa Monica, no to była znakomicie przemyślana rzecz, no. Więc to nie było żadnego przypadku w każdym z pokazów. Jerzy? Ty masz tam mikrofon. No to był rzeczywiście dla mnie niespodziewanie duży sukces, bo film utrzymał się non-stop przez 3 miesiące w kinach amerykańskich. Polski film 3 miesiące non-stop, to się nie zdarza. Film zarobił dosyć duże pieniądze, na szczęście dla naszych koproducentów, dla tych kilku osób, które wierzyły w to, że to jest ważny film i nawet ryzykując stratę swojego finansowego wkładu zdecydowało się, żeby nas wesprzeć
Także cieszę się, że nie poniosą straty, a wręcz przeciwnie. No, to nieczęsto mi się zdarza. Moje filmy nie przynoszą zysków na ogół. No, a ten wygląda na to, że przyniesie. Cieszę się, że jest właściwie prawie pełna sala. Przypuszczam, że niektórzy z Państwa już widzieli ten film. Mógłbym się dowiedzieć, kto już widział? Ale wciąż bardzo dużo osób nie widziało jeszcze. Wielokrotnie słyszałem opinię, że za drugim razem się ogląda nawet lepiej, bo zauważa się pewne szczegóły, które przy pierwszym oglądaniu unikają, bo śledzi się bardziej rozwój wypadków. A tam rzeczywiście są elementy, które zarówno śmieszne, jak i smutne, które warte są odnotowania. Ponieważ ten film nie ma szczególnie dużo akcji, natomiast jest nasycony pewnymi symbolami, pewnymi aluzjami i mówi o ważnych sprawach, o naszym stosunku nas, ludzi, do zwierząt, co jest bardzo czasami bolesnym zjawiskiem, że niestety duża część ludzi owszem kocha swoje domowe stworzenia, natomiast w stosunku do obcych zwierząt, czy też nienależących do nikogo, czyli dzikich zwierząt, ma stosunek zupełnie ambiwalentny, czy też wręcz obojętny, czy nawet wrogi. To jest bardzo bolesny problem, bo przecież zdajemy sobie sprawę z tego, że to są żywe stworzenia, które mają podobne uczucia do naszych. Przecież obserwujemy nasze domowe zwierzaki, wiemy, że reagują na swoje sny. Wielokrotnie widziałem swoje psy biegnące we śnie. I niestety ten nasz taki niezaangażowany stosunek do zwierząt prowadzi do, no wręcz do pewnych zjawisk, które nie można inaczej nazwać niż makabrą. Dla mnie makabrą jest przemysłowa hodowla zwierząt. Każdy chyba z nas słyszał co nieco na ten temat i domyślamy się, w jak okrutny sposób odbywa się ten proces. I niestety przyzwalamy na to, konsumując to mięso. Mogę tylko powiedzieć, aczkolwiek nie z pełną dumą, bo nie udało nam się jeszcze zostać w pełni wegetarianinami, natomiast zredukowaliśmy, Ewa i ja, spożycie mięsa o chyba 2/3 albo już nawet 3/4 w porównaniu do tego, co jedliśmy przed zajęciem się filmem IO. A duża część naszej ekipy przeszła na wegetarianizm. I ja, mając teraz cały szereg spotkań z amerykańską widownią, ponieważ tam bardzo często odbywały się takie właśnie tak zwane Q&A, czyli pytania i odpowiedzi po filmie. I na ogół zostawała cała sala
co jest rzadkością. Wyraźnie byli poruszeni amerykańscy widzowie tym filmem i sala reagowała bardzo żywo na to, co, na te pytania i odpowiedzi. I ja któregoś razu zaryzykowałem takie dosyć drastyczne pytanie rzucone w stronę sali. I reakcja na to pytanie spowodowała, że potem prawie na każdym z tych kolejnych spotkań zadawałem to samo pytanie. Mianowicie to po angielsku zresztą lepiej brzmi niż po polsku, więc zacytuję sam siebie. Mianowicie pytałem się: Do you really have to eat bacon every morning? Can't you do with the cottage cheese every second day? Czyli nie możecie obyć się twarożkiem co drugi dzień, tylko musicie najadać się tym boczkiem każdego dnia. I reakcja była zawsze identyczna. Był taki lekki chichot, potem takie nieśmiałe kilka braw, potem te brawa zaczynały rosnąć, a potem nawet dochodziło do tego, że ludzie wstawali i już ostentacyjnie, głośno i długo bili brawo, ponieważ coś sobie uświadomili, że rzeczywiście autentycznie Ameryka każdego ranka 90, chyba ponad 90% Amerykanów je ten boczek, to jest to słynne bacon and eggs, no, jajka na bekonie. A czy, bo też nie chcę opowiadać tej podróży, w jaką zabieracie nas razem z IO, tej podróży, która za chwilę się tu rozpocznie na ekranie, ale w tej podróży są nieprawdopodobnie piękne miejsca. Niektóre są piękne, niektóre są surowe, ale no cała ta opowieść jest obudowana obrazami, z których każdy jest znaczący. I chciałam zapytać, jak konstruowaliście właśnie to, czy wcześniej już w głowie mieliście niektóre z tych miejsc, bo one są spektakularne wręcz, więc jak do nich docieraliście, jak pan myślał, pisząc ten scenariusz, jak myśleliście, pisząc ten scenariusz, które rzeczy wiedzieliście już na początku, że muszą się znaleźć w filmie? Myśmy już wiele lat temu wynieśli się praktycznie z tego miasta w zupełną dzicz. Zamieszkaliśmy głęboko w lesie, w dzikim lesie, z dala od osiedli ludzkich. Co może nie było najbezpieczniejszym wyborem, ponieważ szereg razy jednak ci odlegli nasi jacyś sąsiedzi, czy też przejezdni grabieżcy wdzierali się do naszego daleko położonego domu. Ale zaletą jest to, że mieszkając w dzikim lesie, kiedykolwiek wychodziliśmy z domu, za każdym razem spotykaliśmy na drodze mieszkańców dzikiego lasu, dzikie zwierzęta, głównie sarny, zające, dużo różnych zwierząt. Dość na tym, że myśmy z szacunkiem ustępowali z drogi, wycofując się albo zamierając wręcz, żeby,
żeby nie przeszkadzać prawdziwym właścicielom tych terenów. I muszę powiedzieć, za każdym razem uderzająca była ta jakaś niesłychana gracja, z jaką te stworzenia się zachowywały. Każdy ich ruch, każde strzyżenie uchem miało w sobie taki wdzięk i taką prawdę o życiu, który zasługuje na taki autentyczny, naturalny szacunek. To są nasi współbratymcy, mówi się nasi mniejsi bracia, ale też w tym jest takie trochę protekcjonalny stosunek. Nie, bardziej to jest, polega na tym, że raczymy zauważyć ich obecność, a nie, że z pełnym szacunkiem ustępujemy im z drogi, kiedy są na swoim terytorium. No może ty teraz coś powiesz. Ale nie odpowiedziałeś na pytanie, Grażyna. Ewo, może ty powiesz o tych lokacjach. Dwie ciekawe rzeczy, bo generalnie realizowany był scenariusz dokładnie tak, jak był napisany, ale czasami zdarzało się też tak, że spotykaliśmy jakieś miejsce i ono było tak zjawiskowe, że postanawialiśmy jakoś je uwiecznić, nie wiedząc zupełnie, w którym miejscu filmu się znajdzie, albo nie znając jego funkcji zupełnie. I taki przypadek to była na przykład ta tama, gdzie stwierdziliśmy, że nie możemy tego nie mieć. I potem się okazała szalenie znacząca w filmie. I też takim przypadkiem był ten tunel. To jest też na plakacie, prawda? Ona stała się plakatem filmu. To jest cudowne zupełnie miejsce, zjawiskowe. A drugim takim miejscem był ten tunel dziwny, przedziwny, który tak naprawdę jest chyba ostatnim zachowanym bunkrem na pociąg Adolfa Hitlera. Mhm. Więc to też ma taką dziwną, mroczną historię i to wpuszczenie tego osła, tam też zupełnie nie wiedzieliśmy co, gdzie i jak to się skończy, a też jest, ten ma jakąś taki, ma klimat niezmienny, taki ciarki na plecach właściwie, cudowny. Pan wspominał wielokrotnie, że w młodości widząc film Roberta Bressona Na los szczęścia Baltazarze, był to dla pana ważny moment, bo to był film, który bardzo pana dotknął. I w tym sensie IO jest gdzieś tam powiązane z tamtym filmem Roberta Bressona. Ale to było bardzo, bardzo dawno temu, a zrealizować IO zdecydował się pan teraz. Dlaczego? No nie teraz, ale powiedzmy te 2-3 lata temu prawdopodobnie. I dlaczego właśnie teraz? Dlaczego był to, co sprawiło, czy nie wiem, w waszym życiu, czy w pana twórczości, że powrócił pan do tamtych wspomnień i chciał opowiedzieć historię IO? Ja wielokrotnie w wywiadach prasowych podkreślałem, że jedyny raz, kiedy miałem łzy w oczach w kinie, to było właśnie w finale filmu Roberta Bressona o Azar Baltazar. Tam jest ta przepiękna scena śmierci osła, kiedy to zwierzę leży na takim zboczu i zbliża się do niego kilkaset owiec. I każda z tych owiec ma na szyi taki maleńki dzwoneczek. I ten dźwięk tych delikatnych dzwoneczków pomnożony przez ilość tych owiec, ponieważ ich było kilkaset, dawało coś takiego
trudno mi znaleźć słowo na to, ale no jakiś taki, to był taki monumentalny pogrzeb jakiś. I rzeczywiście, ponieważ zwierzęta oczywiście nie wiedzą, co to jest aktorstwo. To jest zupełnie obce pojęcie. Zwierzę nie udaje nigdy. Więc ta prawda o tym konającym osiołku była tak silna, że wycisnęła łzy z moich cynicznych oczu młodego filmowca, który rok po szkole przyglądał się filmom na ogół tylko w ten sposób, dlaczego kamera stoi właśnie w tym miejscu, dlaczego użyty jest taki, a nie inny obiektyw, a nie poddawałem się emocjom, no przynajmniej nie zbyt łatwo. A tym razem po prostu zapomniałem o tym, że jestem w kinie. Byłem absolutnie poruszony tą sceną, tą śmiercią tego osła. I to była wielka lekcja, którą otrzymałem od Roberta Bressona, że jeżeli w kinie udaje się uzyskać emocje na tyle prawdziwe, że widz zapomni w ogóle o tym, że jest w kinie, tylko odda się temu, co się co twórca chciałby osiągnąć, a co nieczęsto się udaje, to znaczy przekazanie no tych najbardziej intymnych emocji, którymi twórca czasami próbuje się z widzem dzielić. No, Bressonowi udało się to w sposób niesłychanie mocny. I spróbowałem czegoś podobnego. No i podobno niektórzy widzowie też kwitują ten nasz film wilgotnym okiem. Może tak, to na pewno legendarny geniusz, ale teraz widzimy także, że nieograniczony romantyk, bo to jest zaskakujące, muszę powiedzieć. Ja dlatego zapytałam, jak długo nosiliście się z zamiarem zrobienia tej opowieści, bo ta właśnie tak subtelna, tak delikatna w swojej istocie historia Io jest zaskakująca. Sam pan się nazwał, więc zacytuję pana, cynikiem. I w wielu filmach to też działało, bo to spojrzenie na rzeczywistość takie. Pamiętasz, że był młodym poetą, wrażliwym. No, więc właśnie, że teraz powraca, to jest maska, tak, to jest maska. Ale dopiero teraz, wiesz, zdecydował się być może u twojego boku zdecydował się odsłonić trochę tę maskę. Powiedzmy też, że w tym filmie żadne zwierzę nie ucierpiało. Oczywiście to jest oczywista oczywistość, niemniej jednak no warto to powiedzieć. Ja uczestniczyłam, miałam szczęście w konferencji prasowej w Cannes i wtedy byłaś, Ewo, ty, pan Jerzy nie mógł przyjechać. Ale wtedy opowiedziałaś dużo zza kulis
tej realizacji. I pozwólcie, że ja zapytam Państwa, niech się większość wypowie, czy chcecie usłyszeć, jak było za kulisami, bo czasami jest tak, że widzowie nie chcą tego usłyszeć, że wolą pozostać w tym kontakcie takim naturalnym z obrazem. Chcecie usłyszeć, jak było dobrze. Okej, a ja też jestem spokojna, bo siła obrazu jest tak duża, że i tak zapomnicie, jak było za kulisami. Więc jak było na planie filmowym, o to chodzi, że Ewa, jeśli zechcesz opowiedzieć właśnie, no bo to jest tak, jak pan Jerzy powiedział, zwierzę nie gra, więc musieliście tak wykreować te obrazy, żebyśmy my ulegli iluzji, że Io, czyli tytułowy bohater, no, robi to, co robi przed kamerą, jakby na wasze życzenie. Więc oczywiście, no, osły nie czytają scenariuszy filmowych, nie pytają reżysera o swoje motywacje w każdej konkretnej scenie, nie dyskutują nad przebiegiem sceny i to było naprawdę cudowne, twórcze zadanie. To każdego ranka przyjście na plan i takie kombinowanie, nie? Takie poważne kombinowanie, co, jak to zrobić, no bo chyba nawet nie tak bardzo to wszystko mieliśmy przygotowane. Było to też w dużej mierze chyba żywiołowe. W każdym razie jakby takim generalnym założeniem było to, żeby właśnie wykreować przestrzeń wokół osiołka w taki sposób, żeby on w naturalny sposób robił to, czego Jerzy sobie od niego życzy. Oczywiście pomagała masa marchewek i siana. No i nie był to jeden osiołek, prawda? Było to 6 osiołków. 6 osiołków było, tak. Tak, to prawda, że aktor potrafi, Ola, Mela, potrafi zapytać na przykład, no dobrze, wstaję z krzesła i co? I ruszam lewą nogą czy prawą nogą? No gdyby osioł pytał o takie rzeczy, to razy 4, prawda? Czy ruszam tylną lewą, czy przednią prawą? Więc to byłoby jeszcze gorzej. Na szczęście osły nie pytają o takie rzeczy. Natomiast ja byłem zdumiony, jak wzruszające są te stworzenia, te osiołki. Bo myśmy w sumie pracowali z 6 różnymi osłami. I na przykład to zabawne przemówienie, które miałem w Cannes, odbierając nagrodę, gdzie oczywiście wszyscy inni nagrodzeni to przede wszystkim kłaniali się jury i dziękowali jury, dziękowali dyrektorowi festiwalu, dziękowali festiwalowi, dziękowali Côte d'Azur, miejscu i tak dalej, i tak dalej. Ja powiedziałem, że ja bym chciał podziękować moim osłom, co już wzbudziło śmiechy i powściągliwe reakcje jurorów. Ale dziękowałem każdemu z osobna tych 6 osłom, wymieniając je z imienia i nazwiska i miejscowości, z której pochodziły. Bo to są naprawdę rozkoszne stworzenia. Jest coś tak ujmującego w tym oślim pysku, w tych wielkich oczach, które z taką melancholią przyglądają się temu, co się wokół nich dzieje, godząc się właściwie na wszystko. To nieprawda, że osły są uparte i głupie. Owszem, bywają uparte, ale głupie naprawdę nie są. To są bardzo inteligentne stworzenia i udowodniały to nawet tym uporem swoim. Mieliśmy przypadek taki, że nasz ulubiony taki osioł akcji, ten, który wykonuje zadania, że przechodzi z punktu A do punktu B. Tom Cruise, nie? Tak. Zwykle polega to na tym, że ponieważ to był samiec, miał na imię Takunio,
zresztą to imię też ma historię swoją, bo zorganizowano piknik jakiś wiejski w dniu, w którym Polska przystępowała do Unii. I był konkurs na wybór imienia dla osła. I wygrał ktoś, kto zaproponował tak Unio, czyli Takunio. Więc Takunio zwykle był trzymany w punkcie A. Jego partnerka, która miała na imię Ola, była w punkcie B i Takunio w naturalny sposób ruszał z punktu A do punktu B. I po szeregu tych prób, po wielu próbach, wszystko już było gotowe. Mieliśmy robić ujęcie i w ostatniej chwili operator zmienił coś w świetle. Dołożył jeszcze jedną lampę. No i zaczynamy ujęcie, rusza kamera, akcja. Takunio zostaje leciuteńko wepchnięty w kadr, bo taki ma sygnał, żeby ruszyć do akcji. Robi kilka kroków, tak jak na każdej próbie i nagle zatrzymuje się i stoi jak wryty. I nie pomaga pęczek marchewek, który mu się pokazuje, że tu, chodź tu w stronę. Nie pomagają jakieś takie, nie wiem, moje gorące szepty. Idź, Takunio, idź. Osioł stoi jak wryty. No więc oczywiście przerywamy ujęcie. Ja zbliżam twarz do jego pyska i patrzę, co go zatrzymało. I widzę, że coś tam wśród rozrzuconych na jego drodze liści, coś błyszczy. Okazuje się, że elektrycy dołożyli dodatkowy kabel, którego nie było przedtem. I ten kabel wyglądał jak wąż. I Takunio przytomnie odmówił przekroczenia węża. Więc ten upór jego był absolutnie uzasadniony. Więc owszem, uparte, ale nie głupie. Sześć, ty Ewa znasz wszystkie, pamiętasz imiona, nie tylko Takunio. Jeszcze Ettore, który był na Sycylii, był Rocco i Mella, czyli osły włoskie. I to już jest. No i Marietta. I Marietta, która otwiera film, ma tę początkową scenę, bo wchodzimy w akcję filmu bardzo ostro. Mm-hmm. Także nie spodziewajcie się Państwo długich wstępów jakichś. Tylko od razu atakujemy temat i Marietta tu się spisała znakomicie. Ten no obraz, tak? Za chwilę się Państwo przekonacie, a ci Państwo, którzy już widzieli film, też stwierdzą, że tak, no rzeczywiście zrobione to zostało we właściwy sposób. Znakomita muzyka, też imponująca, zresztą monumentalna muzyka Pawła Mykietyna i właśnie te zdjęcia, obrazy. Pan wspomniał też przed paroma dniami, że wydawało się, jakoś tak mówili panu, że kolorowy film, który pan zrobił, to był na samym dnie i potem kolejny kolorowy to jest Io. Gdy tymczasem po drodze też były filmy, bynajmniej nie czarno-białe, ale rzeczywiście ta malarskość filmu Io jest dostrzegalna, jest cudowna i też współgra pięknie z całą opowieścią.
Więc chyba zaprośmy już Państwa w tę podróż, za którą Wam bardzo dziękujemy. Gratulujemy ogromnego sukcesu filmu. No i powiedziałam, to jest najnowszy Wasz film, więc rozumiem, że pracujecie teraz już nad kolejnym i że będzie się działo dalej. Zastanawiamy się. Nie ma się co zastanawiać. Nie ma się co zastanawiać. Bardzo dziękuję. Ewa Piaskowska i Jerzy Skolimowski. Dziękuję.